Minęła 19. Jacek Sobala. Dobry wieczór Państwu. Zapraszam na główne wydanie wiadomości w Telewizji Republika. Prokuratorzy nie chcą się ugiąć i nie ustępują przed siłą i bezprawiem. Tymczasem Bodnar i Tusk wzajemnie oskarżają się o podjęcie decyzji w sprawie odwołania prokuratora krajowego. Dziś mija 6. dzień głodówki prowadzonej przez Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika. Tymczasem Tusk podpala Polskę i demonstracyjnie okazuje coraz większą pogardę i nienawiść. Na te wybory ze szczególną uwagą patrzyły dwa największe światowe mocarstwa, USA i Chiny, bo wynik wyborów na Tajwanie może przesądzić o wojnie lub pokoju w tym regionie. Znamy wszyscy powiedzenie, że kłamstwo ma krótkie nogi i dokładnie tak było z kłamstwem panów Tuska i Bodnara. W internecie od wczoraj oszałamiającą karierę zrobił filmik będący kompilacją, takim prostym zestawieniem tego, co o okolicznościach zamachu na konstytucyjny organ, jakim jest Urząd Prokuratora Krajowego, powiedzieli obaj panowie. Bodnar twierdził, że to Tusk podjął decyzję, a Tusk mówił, że to nie on, że to Bodnar. Teraz prokuratorzy obawiają się destabilizacji pracy obu prokuratorów, i krajowej, i generalnej. Paweł Buch. Zastępca prokuratora generalnego Robert Hernand stawia sprawę jasno. Działania ministra sprawiedliwości Adama Bodnara są bezprawne. W sytuacji takiej, w której tak de facto mija się ustawę, prawo o prokuraturze i interpretuje się przepisy wprowadzające ustawę prawo o prokuraturze w ten sposób, żeby obejść przepis ustawowy, a także kompetencje pana prezydenta ustawową do wyrażenia lub nie pisemnej zgody na odwołanie przez pana premiera, pierwszego zastępcy prokuratora generalnego, nie można nazwać inaczej, jak oczywistym naruszeniem prawa. Od początku zamachu na prokuraturę milczał premier Donald Tusk. Prezes Rady Ministrów wreszcie zabrał głos. Lider Platformy Obywatelskiej przekonuje, że trwa proces walki z pisowską okupacją. Choć na przykład Robert Hernand zasiada w prokuraturze generalnej od 2010 roku, czyli od czasów poprzednich rządów Donalda Tuska. Tak jak skończyła się pisowska okupacja Polski, tak skończą się okupacje przez PiS państwowych urzędów. Tylko reputacja okupantów zostanie z nimi na długo. W przypadku Donalda Tuska martwiłbym się po pierwsze o reputację Polski, bo rządy Donalda Tuska zepchnęły Polskę do pozycji jakiegoś bantustanu, gdzie nie szanuje się kompletnie prawa. Prawo w ogóle nie istnieje. Adam Bodnar na polecenie Donalda Tuska odwołał prokuratora krajowego Dariusza Barskiego, przekonując, że był on powołany w sposób nieskuteczny. Opinia ministra sprawiedliwości jest jednak bezpodstawna. Ten artykuł 47, na który powołuje się Bodnar, miał rzekomo zawierać przepisy przejściowe. No, ale nie zawiera takich. Każdy, kto czytał ten właśnie artykuł 47, nie określa czasu, w którym prokurator może wystąpić ze stanu spoczynku. Powołany przez Adama Bodnara na pełniącego obowiązki prokuratora krajowego został Jacek Bilewicz. Problem jednak polega na tym, że polskie prawo nie przewiduje takiego stanowiska i jest to kolejne pogwałcenie prawa przez ekipę Donalda Tuska. Cały ten zabieg, który jest w tej chwili stosowany, jest zabiegiem całkowicie bezprawnym. To jest charakterystyczne i to wskazuje na stan z jednej strony ogromnego zamieszania, a z drugiej strony paniki. Niezależne organy ścigania są dla rządu 13 grudnia szczególnym problemem. Prokuratura regionalna złożyła do sądu rejestrowego pismo w sprawie bezprawności zmian w mediach publicznych. To nie spodobało się ministrowi Bodnarowi. Na polecenie pana prokuratora generalnego pan prokurator krajowy był zmuszony wycofać te pismo stanowiska prokuratora. Bezprawność działania Adama Bodnara potęguje fakt, że do zmiany na stanowisku prokuratora krajowego potrzebna jest wspólna decyzja premiera i prezydenta, a takiej brakuje. Minister Adam Bodnar próbuje usunąć Dariusza Barskiego ze stanowiska prokuratora krajowego, do czego nie ma żadnych samodzielnych kompetencji. Przekazał prokuratorowi Barskiemu swoją decyzję w tej sprawie. Zmiana na stanowisku prokuratora krajowego to zgodnie z ustawą kompetencja premiera i prokuratora generalnego we współdziałaniu z prezydentem. Działanie Adama Bodnara bez udziału premiera i prezydenta to kolejne rażące naruszenie prawa,
ustawy i artykułu 7 Konstytucji. Na skutek bezprawnych działań Adama Bodnara oraz jego współpracowników zastępcy prokuratora generalnego złożyli zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa. Pracuję w prokuraturze od 26 lat. Nigdy nie przypuszczałem, że będę zmuszony do złożenia zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez prokuratora generalnego. Działanie prokuratora generalnego Adama Bodnara złamało prawo, w tym naruszyło uprawnienia prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. W 2021 roku, gdy Adam Bodnar otrzymywał nagrodę przyznawaną przez Federalny Związek Towarzystw Niemiecko-Polskich, były rzecznik praw obywatelskich porównał Polaków do dzikiego zwierzęcia, za którego Niemcy powinni wziąć odpowiedzialność. Polska kultura prawna i przemiany po 1989 roku zostały zainspirowane i były wspierane przez niemiecką myśl prawniczą. Na tym opierało się konstruowanie w Polsce nowoczesnego państwa prawa, mechanizmu ochrony praw człowieka i demokracji. Na tym opieraliśmy naszą integrację europejską, ale to powoduje po stronie mentora także szczególną odpowiedzialność, jak w przypowieści z Małego Księcia. Jeśli oswoi się zwierzątko, to nie można go później porzucić. W poniedziałek legalny prokurator krajowy Dariusz Barski ma spotkać się z prezydentem Rzeczpospolitej Andrzejem Dudą. Głowa państwa jasno zadeklarowała, że nie uznaje żadnych bezprawnych działań. Paweł Błoch, Telewizja Republika. Dziś na Twitterze Donald Tusk napisał, że PiS to okupant, a wczoraj w Gdańsku, w piątą rocznicę tragicznej śmierci Pawła Adamowicza, Tusk, dla którego jedynym programem wyborczym był hejt i 8 gwiazdek, opowiadał o walce z pogardą i nienawiścią. Dzisiaj przed nami wszystkimi wielkie pytanie, w jaką stronę pójdzie nasz naród? Czy ulegniemy pogardzie, nienawiści i kłamstwu? My nie ulegniemy. My pamiętamy, jak Platforma zwalczała Adamowicza i pamiętamy, kto wtedy nie zadbał o elementarne bezpieczeństwo. Organizatorzy gdańskiej manifestacji zapowiadali, że to spotkanie miało być protestem przeciwko nienawiści i kłamstwu, za wolnymi mediami, demokracją i praworządnością. No, tak zapowiadali. O tym, jak było, Adrian Borecki. Donald Tusk wielokrotnie podkreślał, że brzydzi się uprawianiem polityki na grobach. Tymczasem podczas wystąpień związanych z rocznicą zabójstwa Pawła Adamowicza słyszymy. Takie, szanowni państwo, niestety są skutki reformy, czyli deformy prokuratury przez pana Ziobro i spółkę. Premier kilkukrotnie zwracał uwagę na nienawiść. Gdańsk, tak i cała Polska mogą być i muszą być miejscem dla ludzi, którzy wyzbyli się pogardy i nienawiści. Tusk ten apel powinien skierować do swoich zwolenników. Ja się zgadzam z tym, że trzeba skończyć z nienawiścią, ale osoba, która rozpoczęła ten hejt olbrzymi w Polsce, tą wojnę polską jest Donald Tusk, więc on powinien stanąć przed lustrem i powiedzieć to do siebie. Tego Donald Tusk raczej nie zrobił. Było za to przyrzeczenie. I myślę, że mogę to zrobić w imieniu nas wszystkich, że nie spoczniemy, dopóki nie będziemy pewni, że Polska, że polski naród będą wolne od pogardy i nienawiści, będą wolne od kłamstwa, że już nigdy złe słowo nie zabije żadnego uczciwego człowieka. Przyrzekamy tobie to. Jednak politycy Platformy o tej uczciwości Pawła Adamowicza, delikatnie mówiąc, przekonani nie byli. Jedynym gościem, który jest Adamowicz, który ma absolutnie mega twarde rzeczy, które mogą go wyprowadzić w pieniądze. Tutaj uczyniono sobie z prezydenta Adamowicza takiego męczennika, przy czym no kompletnie wbrew rozumowi, wbrew logice, bo przecież go krytykowali, kiedy jeszcze żył, i można by powiedzieć, jakby iść tym tropem rozumowania, że też byli współodpowiedzialni za ten hejt. To polityczni sojusznicy obecnego premiera w kampanii w 2018 roku ostro atakowali Pawła Adamowicza. Nie mów, że nie tak. Się co najmniej 8 lat jak proszę cię, zrozum, że w tej chwili jesteś tym mechanizmem niszczącym. Zapraszam do współpracy. Paweł Adamowicz był zabijany nienawiścią, pogardą i złymi słowami przez wiele, wiele miesięcy. Myślę, że Grzegorz Schetyna wie, zdaje sobie sprawę, że dla nas Adamowicz jest nie do zaakceptowania kandydatem. Jest to człowiek, który jednak jest politykiem
no, skompromitowanym jednak to wszystko, co się dzieje, te niejasności dotyczące jego majątku, niejasności dotyczące jego związku z Amber, to wszystko powoduje, że mimo wszystko nie bylibyśmy w stanie nigdy go poprzeć. Te ataki wielu oburzały, bo przecież Adamowicz do czasu wyborów w 2018 roku mocno współpracował z Platformą. I wydawało mi się, że wszyscy nauczyli się po tych doświadczeniach, szczególnie nasi przyjaciele z Platformy Obywatelskiej, że nie należy kogoś wskazywać zaocznie. I mam nadzieję, że takich zdań nie powinni też wypowiadać wobec Pawła Adamowicza. Wszystko przez niejasności związane z oświadczeniem majątkowym Pawła Adamowicza czy współpracą z deweloperami. Cały obszar, który spowodował, że Platforma się go wyrzekła, jest obszarem, na którym nie uda się ufundować pomnika Pawła Adamowicza, choć na pewno to środowisko będzie się starało. I stara się bardzo mocno, zarówno przez wystąpienia Tuska, jak i propagandę w telewizji publicznej, którą rząd koalicji 13 grudnia siłowo przejął. Prezydenta Gdańska. Prezydenta, który w pamięci Polek i Polaków, gdańszczan i gdańszczanek, zapisał się wielkimi zgłoskami. Środowisko Platformy Obywatelskiej za śmierć Pawła Adamowicza obarcza głównie telewizję polską, za to, że jej dziennikarze informowali o zarzutach wobec ówczesnego prezydenta Gdańska, to hipokryzja, bo o niejasnościach mówiły także inne media, ale w TVP PO usłyszeliśmy. Za to, co w minionych latach działo się w wiadomościach TVP, w imieniu redakcji 19.30 i obecnych władz Telewizji Polskiej przepraszamy. Zwłaszcza bliskich pana prezydenta Pawła Adamowicza. Dziennikarze TVP, którzy pracowali w prawdziwych wiadomościach, za pokazywanie prawdy nie przepraszają. Stąd też komentarze, że zarzuty Platformy wobec legalnego TVP to próba zastraszenia środowiska medialnego, aby nie miało odwagi informować o aferach polityków partii Tuska. W przeciwnym razie będą oskarżeni o sianie nienawiści. My na to się nie zgadzamy i w naszej stacji o wszystkim państwa poinformujemy, nie patrząc na władzę, która próbuje nas zastraszyć. Adrian Borecki, Telewizja Republika. Dzisiaj Polacy usłyszeli od prezydenta Dudy i prezesa Kaczyńskiego ważne słowa przestrogi, do czego prowadzi arogancja władzy, poczucie bezkarności i terror tak zwanej praworządności. Obaj politycy napominali rządzącą większość, żeby zaprzestała stosowania przemocy i bezprawia. Jarosław Kaczyński mówił wprost, że Donald Tusk nie uznaje, że w Polsce obowiązuje jakiekolwiek prawo i nie uznaje państwa. Prezydent Duda, który przemawiał na uroczystościach zorganizowanych z okazji 150. rocznicy urodzin Wincentego Witosa, pytał, gdzie jest dzisiaj PSL? Gdzie jest dzisiaj PSL? Uczestniczy w rządzącej koalicji, która zamyka posłów do więzienia. Niech to będzie wielkim znakiem ostrzeżenia dla wszystkich polityków dzisiejszej Rzeczypospolitej, zwłaszcza dla tych, którzy obecnie rządzą, do czego prowadzi arogancja władzy i poczucie bezkarności, czy też, jak wolę to nazwać, terror praworządności. Bo dzisiaj mamy do czynienia, proszę państwa, z terrorem tak zwanej praworządności. Premier Tusk po prostu nie uznaje, że w Polsce obowiązuje jakieś prawo. Na jakimś sensie przestaje w ogóle uznawać istnienie państwa polskiego, bo oczywiście państwo to jest wiele różnych aspektów, ale to jest między innymi system prawny. Jeżeli ktoś go nie uznaje, to znaczy, że nie uznaje państwa. To też potwierdza tezę, którą już kilka razy przedstawiłem, że w nowej sytuacji po zmianie tej władzy będzie trzeba całkowicie zreformować system prawny z konstytucją na czele. Skoro widzimy, że znaczna część naszej sceny politycznej to ludzie, którzy po prostu prawa nie uznają. No. Uznają swoją wolę jako prawa, a ta wola jest z kolei wolą zewnętrzną. W tym wypadku można przyjąć, że wolą niemiecką. Ciekawa rzecz, bo jakoś ambasador Brzeziński tego nie dostrzegł, ale zauważył to amerykański senator J.D. Vance, James David Vance. Konserwatywny senator z Ohio zabrał głos w sprawie bezprawnego przejęcia mediów publicznych w Polsce i w liście skierowanym do administracji prezydenta Bidena zapytał, dlaczego tak uparcie i głośno milczy w tej sprawie.
Rośnie zainteresowanie amerykańskich polityków niejasnymi działaniami rządu Donalda Tuska wobec mediów publicznych w Polsce. Przed kilkoma dniami amerykański senator James David Vance skierował list do sekretarza stanu USA Antoniego Blinkena, w którym skrytykował Waszyngton za jego stanowisko wobec niszczenia mediów publicznych i rządów prawa w Polsce przez nowy rząd. Pisze, by wyrazić zaniepokojenie działaniami podjętymi przez nowy rząd w Polsce przeciwko polskim nadawcom publicznym. Zwolnienia personelu w TVP, Polskim Radio oraz Polskiej Agencji Prasowej, rozpoczęte zaraz po przejęciu władzy przez Donalda Tuska i jego politycznych sojuszników, rodzą pytania o zaangażowanie nowego rządu w wolność mediów i zasady praworządności. W swoim liście senator wskazał, jak bezprawne przejęcie mediów ocenił polski prezydent Andrzej Duda oraz Helsińska Fundacja Praw Człowieka. Niestety w ostatnich dniach koalicja rządowa, próbując przejąć media publiczne, złamała te zasady. Po raz pierwszy w wolnej Polsce po 1989 roku doszło do próby siłowego przejęcia mediów publicznych. Wyłączono sygnał telewizyjny niektórych kanałów, a programy informacyjne przestały nadawać. Wreszcie postawiono Telewizję Polską, Polskie Radio oraz Polską Agencję Prasową w stan likwidacji. Chciałbym to wyraźnie powiedzieć. Rządzący mogą reformować media publiczne, ale musi się to odbywać zgodnie z prawem. Amerykański senator podkreślał, że nie jest dla niego jasne, dlaczego administracja prezydenta Joe Bidena nie podjęła w tej sprawie żadnych kroków. Nie jest oczywiste, jak milczenie administracji Bidena na temat sytuacji w Polsce można pogodzić z wcześniejszą retoryką dotyczącą wolności prasy w środkowej Europie. W istocie w ostatnich latach urzędnicy Waszyngtonu z łatwością komentowali sytuację mediów w sąsiednich krajach, m.in. na Węgrzech, po tym jak obywatele wybrali tam konserwatywny rząd. Silni ludzie Donalda Tuska dokonali przejęcia mediów publicznych i wyłączyli sygnał telewizji 20 grudnia. Wydarzyło się to dzień po uchwale polskiego Sejmu. Według obecnej polskiej opozycji było to działanie bezprawne. Alternatywą dla Polaków stała się Telewizja Republika. W sobotę ruszyła wielka akcja Strefy Wolnego Słowa, wysyłania listów, w których powiadamiamy o zagrożeniu demokracji i praw człowieka w Polsce. Na portalu niezależna.pl pojawił się formularz, dzięki któremu mogą Państwo wysyłać e-mail w języku angielskim do europosłów, komisarzy Unii Europejskiej, organizacji międzynarodowych i redakcji popularnych tytułów prasowych w krajach Unii Europejskiej i Stanów Zjednoczonych. W wierszu Ignacego Krasickiego Żaba mówi: chłopcy, przestańcie, bo się źle bawicie. Dla was to jest igraszką, nam idzie o życie. Przybierają na sile manifestacje organizowane pod zakładami karnymi w Radomiu i pod Ostrołęką. Manifestacje organizowane z powodów humanitarnych. Przeprowadzane w poczuciu solidarności z głodującymi więźniami politycznymi Mariuszem Kamińskim i Maciejem Wąsikiem. Panie premierze Tusk, panie ministrze Bodnar, jeden wasz podpis, jedna decyzja może zapobiec tragedii. Naprawdę chcecie do niej doprowadzić? Dziś mija szósty dzień ich głodówki. Maciej, idź wyprostowany wśród tych, co na kolanach. Herbertem do ciebie, twoim ukochanym Herbertem mówię. To jest zbrodniarze. Dokąd będzie, starczy nam sił, nam jako Polakom, patriotom, i takich ludzi jak my jest więcej, nie podarujemy tego, że na posła, którego głosowaliśmy jako wyborcy, tego człowieka nam zabrano i siedzi tutaj we więzieniu. Mówimy: koniec barbarzyństwu w naszym kraju. Zacznijmy wszyscy walczyć o powrót demokracji. Dla tego rządu ludzie, którzy są za wolnością i sprawiedliwością, powinni znajdować się w więzieniu. I bardzo myślę, że pan Donald Tusk chętnie by nas wszystkich dzisiaj zamknął do więzienia. Wczoraj na Tajwanie odbyły się podwójne wybory prezydenckie i parlamentarne. Wyniki tych wyborów mogą zdecydować o wojnie lub pokoju w tym newralgicznym dla geopolityki regionie. Według amerykańskiego wywiadu Chiny planują, że w ciągu najbliższych 3 lat zaanektują Tajwan, tak jak Rosja Krym. Dotychczasowy wiceprezydent Lai Ching-te, wywodzący się z Demokratycznej Partii Postępowej, który wygrał sobotnie wybory prezydenckie na Tajwanie, jest zwolennikiem ogłoszenia niepodległości dla wyspy.
Bardzo denerwuję się, bo to wybór pomiędzy tym, czy chcemy być bliżej Chin, czy bliżej Stanów Zjednoczonych. Wiąże się to z sytuacją globalną. Osobiście mam nadzieję, że pozostaniemy bliżej USA, ale każdy podejmie swój wybór. Wielu uważa, że lepiej trzymać się Chin. W końcu jest to demokratyczna decyzja narodu. Wiele znanych mi osób wróciło do swoich rodzinnych miast, aby głosować. Uważam, że jest to naprawdę wspaniały sprawdzian demokracji. Mam nadzieję, że inni też wezmą to za wzór. W sobotnich wyborach Lai Ching-te z rządzącej Demokratycznej Partii Postępowej zdobył 40% głosów i pokonał Hou Yu-ich z Partii Nacjonalistycznej oraz Ka Wan-ye z Tajwańskiej Partii Ludowej. Te dwie partie opowiadają się za zbliżeniem z rządzonymi przez komunistów Chinami, które Lai Ching-te określają jako separatystę i wichrzyciela za jego postawę w sprawie, że wyspa jest de facto niepodległa i że obiecuje bronić ją przed groźbami zjednoczenia z Chinami. Nasze stanowisko w sprawie rozwiązania kwestii Tajwanu i urzeczywistnienia zjednoczenia narodowego pozostaje spójne, a nasza determinacja jest niezachwiana jak skała. Będziemy przestrzegać konsensusu z 1992 roku, który ucieleśnia zasadę zjednoczonych Chin. Stanowczo sprzeciwiamy się działaniom separatystycznym mającym na celu niepodległość Tajwanu, a także jesteśmy przeciwko zagranicznej ingerencji. Tajwan wezwał Chiny do uszanowania wyników wyborów prezydenckich oraz potępienia absurdalne i błędne komentarze chińskich władz. Rząd w Pekinie formalnie nigdy nie sprawował władz nad Tajwanem, ale twierdzi, że rządzona demokratyczna wyspa jest nierozerwalną częścią chińskiego terytorium i zbuntowaną prowincją. Szanowni Państwo, z całego serca zachęcamy wszystkich do wpłaty na Fundację Niezależne Media. Nowy numer konta do wpłat to 78 12 40 10 53 11 11 00 10 72 83 04 12. Koniecznie z dopiskiem darowizna na wolne media. Bardzo dziękujemy za tę niezbędną i tak ważną dla nas pomoc. Gościem rozmowy o 19.30 będzie Adam Bielan. Teraz sport i pogoda. Zaczęli grać w Melbourne, ale ja mam w głowie tylko dwa nazwiska. Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik. Dziś jest szósty dzień ich głodówki.